17 października 2016 roku odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickiego w Kędzierzynie-Koźlu na 7 Wydziale Politechniki Opolskim, Wydziale Inżynierii Systemów Technicznych. Wydział w swojej ofercie edukacyjnej dla kandydatów na studia i już dzisiejszych studentów ma dwa kierunki. Jeden kierunek to są systemy biotechniczne oraz drugi kierunek to przemysłowe technologie informatyczne. Oba kierunki oferują kształcenie w zakresie szeroko rozumianej technologii produkcji, zarówno przemysłowej, jak i tej skierowanej dla przemysłu rolno-spożywczego. Na chwilę obecną mamy 30 studentów, zakończyliśmy rekrutację już na wszystkich poziomach i na chwilę obecną dzisiejsze doniesienia z komisji rekrutacyjnej po komisjach odwoławczych pokazują liczbę, że na Wydziale Inżynierii Systemów Technicznych w Kędzierzynie-Koźlu mamy 30 studentów. Znaczy, dzisiaj dla naszego miasta jest to bardzo ważny dzień. Politechnika Opolska otworzyła wydział. Ja tutaj powiem, zadziałało magia chemii w naszym mieście. No Kędzierzyn-Koźle to miasto chemii i ja zawsze powiem i siatkówki. Zadecydowaliśmy z panem rektorem, że to będzie dobre miejsce, ażeby wyższą uczelnię w Kędzierzynie-Koźlu ustanowić. I tak się stało. Prawie rok ciężkiej pracy, za którą bardzo dziękuję przede wszystkim senatowi i wszystkim przyjaciołom naszego miasta. Uczelnia powstała i cieszmy się z tego. No ja myślę, Kędzierzyn to jest bardzo duża szansa rozwoju ze względu właśnie, że tutaj mamy tak dużo tych zakładów chemicznych, azoty, blachownia. To ja myślę, że to jest bardzo dobra perspektywa. No głównie dla młodych ludzi, którzy się rozwijają tutaj i chcą zostać. Także ja myślę, że ja na pewno nie wyjadę stąd. Myślę, że dlatego, że jest on blisko, tak? Jest to Wydział Politechniki Opolskiej, czyli niezależnie od tego, czy by ten wydział powstał, czy też nie, wybrałbym się i tak na Politechnikę Opolską, tylko że na kierunek informatyczny głównie, tak? Czyli na studia informatyczne. O, tak. Dzisiaj podkreślić, że utworzenie Wydziału Zamiejscowego Politechniki Opolskiej, Wydziału Inżynierii Systemów Technicznych właśnie w Kędzierzynie-Koźlu. To jest takie spełnienie ambicji pani prezydent, pani starosty, pana, przede wszystkim pana rektora. I cieszę się, że ludzie mają takie ambicje. Czasami mówimy o ambicjach w złym tego słowa znaczeniu, że człowiek jest ambitny, człowiek stara się coś pokonać wbrew sobie, a tutaj tak naprawdę pokonane zostały przeszkody, pokonane zostały wątpliwości po to, żeby utworzyć coś nowego. Wspaniała sprawa, że po długich latach udało się otworzyć Wydział Politechniki Opolskiej tutaj w Kędzierzynie-Koźlu. Mówię to jako przedstawiciel gminy wiejskiej, gminy Bierawa, sąsiadującej z miastem, bo oczywiście te pozytywne oddziaływania, które na 100% będą odczuwalne, będą promieniowały właśnie na tereny wiejskie tutaj i tutaj mam na myśli naszą gminę.